Słuchajcie, krótka wrzutka, bo jesteśmy na etapie z taką naszą piękną Toyotą, w której już praktycznie za niedługo będziemy przygotowywać się do nakładania konserwacji. Konserwacji naszej czarnej firmowej, takiej fajnej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne. Konserwacji, którą już nieraz nakładaliśmy i wykonywaliśmy w kilku modelach samochodów. Od Dodge Rama, od Cadillaca, od Toyoty Hilux, od Mitsubishi Pajero. Samochody, które są... No, wymagające, jeśli chodzi o tą wersję usługi. Wymagające pod tym kątem, że tak jak zauważyliście na szybko, każdy detal w tej usłudze jest zabezpieczany przed zapyleniem, przed zabrudzeniem, jest odseparowane od płyty, wiązki elektryczne są odciągnięte z tej ramy. Tak, jest to wersja, w której nie rozbieramy budy od ramy, nie ściągamy silnika, nie wyciągamy tych podzespołów, ale to nie usprawiedliwia nikogo, a tym bardziej osoby aplikujące i konserwujące do tego, żeby zrobić to chałturniczo i byle jak, żeby to było wszystko zażygane. Nie, ta usługa może wyglądać dobrze. Usługa konserwacji podwozia nie musi być brudną robotą. Ta usługa powinna być na miarę nowego samochodu. I tak właśnie wygląda, powielając już kolejne auto i kolejny film z tej wersji usługi, przypominając, że to nie jest pod publikę. Ach, na naszym kanale na YouTube znajdziecie masę takich prac. U nas, zanim samochód się odbiera z usługi, jest prezentowana dokumentacja fotograficzna. Jest omawiany samochód i te prace, które zostały wykonane przy nim. To nigdy nie jest, uwierz mi na słowo, tylko proszę bardzo, to są fakty, tak zostało to wykonane, tak zostało to zaprezentowane. I tym akcentem i tym krótkim filmem mogę powiedzieć jasno i wyraźnie. Słuchajcie, Toyota Hilux już niedługo zmienia swój wizerunek, także zapamiętajcie, jak wygląda w tym momencie, bo już na dniach jej kolor się zmieni. Oczywiście będzie to klasyczny czarny, bo tak wygląda konserwacja firmowa, ale jeśli macie ochotę zobaczyć, jak będzie wyglądało auto po rozklejeniu tych detali, jak wygląda pełna kulturka, jeśli chodzi o profesję antykorozji w tej branży i w tej dziedzinie, to zaobserwujcie nasz kanał, czy to YouTube, czy to TikTok, a tam zobaczycie efekt końcowy z tej Toyoty. Pozdrawiamy panią od plastiki.